Lata 80. XX wieku to w historii Krakowa nie tylko stan wojenny, nie tylko otwarta konfrontacja obywateli tego miasta z reżimem, ale przede wszystkim dno kryzysu, kryzysu systemowego, w jakim Kraków się wówczas znalazł, kryzysu na który składał się nie tylko system, system społeczno-ekonomiczny, dzisiaj nazywamy tą gospodarkę, gospodarką nakazowo-rozdzielczą, ale przede wszystkim kryzys, który przejawiał się nie tylko w drastycznym obniżeniu poziomu życia mieszkańców Krakowa, nie tylko w narastającym kryzysie ekologicznym, ale przede wszystkim można powiedzieć w zapaści, w zapaści życia miejskiego. I na tym tle można też analizować stan miasta, stan jego gospodarki, można powiedzieć bankructwo nie tylko systemu, ale całego złożonego obszaru, w którym funkcjonuje miasto. Czy będziemy mówić o komunikacji publicznej, czy będziemy mówić o zaopatrzeniu miasta w podstawowe produkty. Żywnościowe, czy będziemy mówić o funkcjonowaniu Krakowa w szerszym kontekście? Krakowa, który, jak cała Polska stanu wojennego lat 80., no, znajdował się również w stanie izolacji, izolacji od świata. Pojawienie się na rynku w Krakowie cudzoziemca było, jak rozumiem, sensacją, która stała się kanwą głośnego filmu Spis cudzołożnic, nakręconego przez Jerzego Sztura według Powieści Jerzego Pilcha, i ta metafora, myślę, dobrze pokazuje tragedię i dramat Krakowa tamtych lat. Miasto o ogromnym potencjale, potencjale intelektualnym, miasta, które było przecież jedną z twierdz solidarności, komitat metalurgiczny imienia Włodzimierza Lenina to 40 tysięcy pracowników którzy jasno po stronie Solidarności się opowiedzieli. To jedna z twierdz tej naszej walki o demokrację, o niepodległość. A równocześnie Kraków tamtego czasu był miastem, można powiedzieć, szarym, smutnym, zaniedbanym. Jeżeli funkcjonował również w świadomości Europy i świata, jeżeli funkcjonował w zachodnich mediach, to funkcjonował przede wszystkim jako neglected and polluted, a więc jako zaniedbany i zanieczyszczony. Pamiętam, w końcu lat 80. ukazywały się w poważnej prasie na Zachodzie artykuły odradzające wizytę w Krakowie. I można powiedzieć, że to był punkt wyjścia do tej zupełnie nowej sytuacji sytuacji przełomu lat 80. i 90., kiedy, jak to pięknie ujął, Kiedyś Jerzy Turowicz, wolność spadła nam jak cegła z dachu na głowę. Oczywiście Karnawał Solidarności roku 1980-81 wyzwolił również w elitach krakowskich ogromną energię i to wszystko, co łączyło się choćby z działalnością prowadzonego przez Kazimierza Barczyka, Centrum Obywatelskich Inicjatyw. Ustawodawczych Solidarności przygotowywało grunt pod to, co było utopią jeszcze z końca lat 80. pod samorząd, bo nie ma wolności bez samorządności. Takie hasło często wykrzykiwaliśmy w latach 80. na demonstracjach, ale też jest rzeczą jasną, że demokracja musi być ugruntowana na dole. I gdy w 1989 roku, gdy we wrześniu 1989 roku w Warszawie powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, to paradoks tej naszej krakowskiej rzeczywistości polegał na tym, że tu swoją władzę w dalszym ciągu sprawowali przedstawiciele ancien reżimu. I więcej, skomplikowana sytuacja polityczna Krakowa polegała nie tylko na tym, że był, jeżeli chodzi o elity solidarnościowe, jednym obok Warszawy i Gdańska, Gdańska i Warszawy i Wrocławia, epicentrów tego ruchu, skupiał bardzo wybitne postaci polityków, którzy za chwilę mieli znaleźć się w parlamencie, mieli znaleźć się w Warszawie. Ale to, co istotne i paradoks polegał również na tym, że Kraków był województwem miejskim. To dzisiaj brzmi egzotycznie. Mieliśmy wówczas w tym podziale Polski na województwa na 49 województw trzy województwa miejskie. Co to oznaczało, że de facto Kraków nie był miastem. Składał się z federacji czterech wielkich dzielnic, każda z nich liczyła po około 150-200 tysięcy mieszkańców i kilkudziesięciu Gmin Kraków otaczających, gmin, aż po myślenice, aż po słomniki, aż po Krzeszowice. Na czele tego organizmu stał prezydent, który był de facto wojewodą. Ten fakt i ta sytuacja miała bardzo skomplikować przejmowanie władzy przez Obóz Solidarności w Krakowie, i na to chciałbym zwrócić. Uwagę. Bo Krakowski Komitet Obywatelski, który w 1989 roku jesienią, a więc już po powstaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego przystąpił do przygotowywania nowego programu, nowej strategii rozwoju miasta. Miałem zaszczyt w tej grupie ekspertów wówczas uczestniczyć, ten krakowski Komitet Obywatelski przygotowywał również swojego kandydata. Do przejęcia władzy w Krakowie, do przejęcia władzy jeszcze przed wyborami samorządowymi. I ta próba zakończyła się na początku lutego 1908, na początku 1990 roku niepowodzeniem. Niepowodzenie polegało na tym, że kandydat Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego, przedstawiony Radzie, Miejski, województwa miejskiego, Radzie Wybranej w latach 80. w czasie wyborów kontrolowanych przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, przez komunistów, no, nie udzielił mandatu profesorowi Ryszardowi Grygleskiemu. Kraków, w odróżnieniu od Warszawy i Łodzi, tych dwóch innych województw miejskich, można powiedzieć, odbierał władzę poprzedniemu obozowi z opóźnieniem, bo dopiero na przełomie maja i czerwca roku 1990, a więc w czasie wyborów samorządowych. To była sytuacja, która skomplikowała, można powiedzieć, naszą rzeczywistość polityczną Krakowa wiosną i latem 1990 roku. I przypomnę, że ustawa samorządowa dająca podstawy pod, można powiedzieć Odbudowę samorządu terytorialnego w Polsce po dziesięcioleciach wymazania go ze świadomości Polaków ustawa z marca 1990 roku, ona otwarła drogę do przeprowadzenia pierwszych po wojnie w pełni demokratycznych wyborów. To były wybory lokalne, to były wybory samorządowe. One odbyły się 27 maja 1990 roku. W tych wyborach spektakularne zwycięstwo w Krakowie odniósł Krakowski Komitet Obywatelski. Na 75 radnych, 73 to byli radni, to byli kandydaci Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego. Dwójka to przedstawiciele KPN, Konfederacji Polski Niepodległej. Tak więc można powiedzieć, że te wybory miały charakter plebiscytarny i Obóz Solidarności przejął w 100% władzę w mieście. Miał już swojego wojewodę, Tadeusza Piekarza, który również na przełomie maja i czerwca został przez rząd Tadeusza Mazowieckiego mianowany wojewodą i miał radę. Która wybrała na swojego przewodniczącego, mecenasa Kazimierza Barczyka, wcześniej sędziego, który w czasie pierwszej Solidarności dał się poznać jako ten kreator, twórca, animator tego niezwykłego centrum, które przygotowywało również w roku 1989 i 90 projekty legislacyjne tworzące podstawy. Pod nowy ustrój samorządowy. Dla wielu samorząd był egzotyką. I w czerwcu 1990 roku Rada wybierała prezydentów. ówczesny system samorządowy, ówczesna ustawa, dawała władzę wykonawczą w gminie, w tym wypadku w Wielkim Mieście, prezydentowi i zarządowi miasta złożonego, złożonemu z siedmiu członków. W przypadku Krakowa był to prezydent, trzech wiceprezydentów i trzech członków zarządu. To, co było dla wielu niespodzianką, to to, że te wybory, które odbywały się w drugiej połowie czerwca roku 1990, ujawniły pęknięcie w obozie zwycięzców. Myślę, że to jest fenomen, który do dzisiaj nie został przebadany. Kraków stał się. Niezwykłym laboratorium odmrażania, jakby z lodówki tego wszystkiego, co przez 50 lat było w zamrożeniu, a więc naturalnych mechanizm, mechanizmów demokratycznych. A równocześnie miasto, które przed, przed II wojną światową liczyło 200-250 tysięcy mieszkańców, było już miastem. Trzykrotnie większym. Miało nową hutę, miało zupełnie inną strukturę społeczną i to pęknięcie w Radzie, w Obozie Zwycięzców, nieomal pęknięcie pół na pół, było swoistym zaskoczeniem dla wielu, ale było naturalnym, można powiedzieć, barometrem i papierkiem lakmusowym tej nowej sytuacji społecznej starego Krakowa, Krakowa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowa Tygodnika Powszechnego, Krakowa Intelektualistów Artystów i Krakowa Robotniczego, którego epicentrum była Nowa Huta i KRH, Komitet Robotniczy Hutników. To oznaczało, że w Krakowie, w odróżnieniu od wielu innych miast wówczas, miast Również Wielkich, gdzie wszędzie Komitety Obywatelskie Solidarności zdobyły większość, wybierały swoich prezydentów. Profesor Jacek Woźniakowski, jeden z takich bardzo rozpoznawalnych symboli tej intelektualnej części polskiej opozycji, polskiej opozycji solidarnościowej, związany z tygodnikiem powszechnym, osobisty przyjaciel papieża Jana Pawła drugiego katolicki intelektualista wybrany został na pierwszego prezydenta miasta Krakowa stosunkowo niewielką większością. Wśród wiceprezydentów znalazł się Edward Nowak, jeden z przywódców strajków w Nowej Hucie, wówczas już poseł na Sejm związany z, oczywiście z obywatelskim Komitetem Parlamentarnym OKP w Warszawie. I można powiedzieć, obok Mieczysława Gila, jedna z ikon tych, tej, tej walki, tego oporu, którego symbolem stał się kombinat imienia Lenina, który zresztą wówczas tracił swojego patrona wówczas mówiliśmy Huta Sędzimira. Tak więc to, co jest istotne do odnotowania, że w czerwcu 1990 roku Kraków odbudowuje samorząd, staje się gminą, a więc te wybory, a przede wszystkim ta ustawa i ta reforma samorządowa przywracają miastu suwerenność. Miasto przez 40 lat od 1950 roku nie miało samorządu a więc było na swój sposób ubezwłasnowolnione i w systemie centralnego planowania zależało przede wszystkim od decyzji podejmowanych poza miastem, poza świadomością jego obywateli, przede wszystkim w Warszawie, a w przypadku kombinatu metalurgicznego w Warszawie i w Moskwie. To było więc wzięcie w ręce, nasze ręce, odpowiedzialności za wielkie miasto, miasto w kryzysie, miasto zbankrutowane, Miasto pełne oczekiwań wobec nowej władzy. Myślę, że ten gorący czas był takim też okresem gwałtownej, szybkiej zmiany, gdzie każdy dzień to prawie jak tydzień, a może miesiąc dzisiaj, przynosił konkretnie nowe wypadki, również wypadki polityczne, bo w czerwcu 1990 roku rozpoczęła się wojna na Górze. Rozpoczęła się wojna w obozie Solidarności. I Rada Miasta Krakowa, można powiedzieć, była swoistym papierkiem lakmusowym tych tworzących się wówczas podziałów w łonie Solidarności. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o tym, że myśmy przychodzili do Urzędu Miasta w roku 1990 z gotową wizją Krakowa, z gotowym programem, który przygotowywaliśmy już wcześniej, również dla profesora Ryszarda Grygleskiego. To był program zasadniczej zmiany, można powiedzieć, to był Program powrotu do tych pierwotnych funkcji Krakowa, przesądzających o jego metropolitalnej roli na mapie osadniczej Polski i Europy Środkowej. W sytuacji, kiedy kombinat meteorologiczny produkował jeszcze 7 milionów ton stali rocznie, 7 milionów ton stali na potrzeby układu warszawskiego, a przede wszystkim, jak mówiliśmy wówczas, na sowieckie czołgi. Ponad 50% PKB wytwarzano w kombinacie. On był głównym pracodawcą. Los Krakowa, można powiedzieć, zależał w dużej mierze od decyzji politycznych podejmowanych w Warszawie w związku z nową hutą i w związku z kombinatem. Nasz projekt, nasza wizja była bardzo prosta bo ten powrót do funkcji pierwotnych to otwieranie się na świat, również za które odpowiadałem. Jako wiceprezydent, któremu przydzielono między innymi współpracę międzynarodową, kulturę, naukę, edukację, to było wykorzystanie tych uśpionych atutów Krakowa, czy też całkowicie można powiedzieć zneutralizowanych przez system gospodarki planowej, gospodarki nakazowo-rozdzielczej, w którym naukę, edukację, kulturę no, traktowano jako sektor nieproduktywny. Tymczasem Kraków, co dzisiaj przecież również świetnie widać, miasto 200 tysięcy studentów, miał obok 7 milionów ton stali, a atuty w postaci kilku fantastycznych uniwersytetów. 15% kadry naukowej Polski to Kraków, to wybitni uczeni, instytuty prowadzące współpracę ze światem. No i przede wszystkim Kraków, jego kultura i jego dziedzictwo do tego już w grudniu 1990 roku udało mi się zdobyć dla Krakowa niezwykłe wyróżnienie jakim była organizacja Europejskiego Miesiąca Kultury o którym dzisiaj już mało kto pamięta ale był to wówczas pionierski projekt Brukseli dzisiaj mówimy Unii Europejskiej wówczas wspólnot Europejskich swoisty gest aby ta stołeczność kulturalna była podzielona pomiędzy Starą Europę i nową Europę. I w 1992 roku europejską stolicą kultury był Madryt, a tą młodszą stolicą był Kraków. Wcześniej, w 1991 roku, na przełomie maja i czerwca, Kraków gościł konferencję bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Ta nazwa dzisiaj już też niewiele mówi. KBWE zostało zastąpione skrótem OBWE, ale wówczas, chcę to podkreślić, KBWE była kluczową w okresie wychodzenia z zimnej wojny strukturą, strukturą opartą na tym porozumieniu, które w latach 70. podpisali, to dla pani redaktor musi być bardzo egzotyczne, Leonid Breżniew i Jimmy Carter. To wielkie spotkanie wschodu i zachodu Europy. Ale też Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady, 35 państw, wówczas również Związku Radzieckiego, który jeszcze istniał. Odbyło się w Krakowie. Odbyło się na przełomie maja i czerwca 1991 roku i było dla mnie ważnym elementem strategii otwierania się na świat, ale też wykorzystywania kultury dla rozwoju miasta. To było swoiste ponowe odkrycie Krakowa po dziesięcioleciach izolacji. Udało nam się wówczas w krótkim bardzo czasie wyremontować Teatr Słowackiego, który straszył oczodołami okien i w tym że Teatrze Słowackiego tych 650 delegatów z 35 krajów przez prawie dwa tygodnie obradowało nad tym wszystkim, co łączy się z problematyką dziedzictwa kulturowego. Owocem tego spotkania do dzisiaj jest tak zwana Karta Krakowska, która przez wielu uważana jest za swoistą Biblię tego wszystkiego, co jest poprawnością polityczną we współpracy w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego. Dlaczego o tym mówię? Bo to otwieranie się na świat oczywiście było stopniowe, ono nie przyszło łatwo i to co jest istotne, Kraków zmieniał się stopniowo. Zmieniał się stopniowo również dlatego. Że jednym z najważniejszych problemów, jakie przed samorządem w Krakowie się pojawiły, to była kwestia oczywiście własności. To była kwestia z jednej strony tworzenia majątku komunalnego, który w ustawie z marca 1990 roku na swój sposób krzywdził Kraków. Nie dostrzegał faktu, iż Kraków był bogatą gminą przed, roku, przed rokiem 1950. Kraków jako miasto w okresie międzywojennym był właścicielem kopalń węgla, był właścicielem kamieniołomów, był właścicielem całej infrastruktury komunalnej, a więc gazowni, elektrowni. Tego wszystkiego na zasadzie ciągłości prawnej nie uwzględniała ustawa samorządowa z roku 1990. Stąd jesienią 1990 roku jednym z naszych największych wyzwań było tworzenie majątku, przejmowanie na przykład no, zbankrutowanych przedsiębiorstw komunalnych, zaczynając od MPK. Trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, ale w listopadzie 1990 roku Kraków był sparaliżowany komunikacyjnie, bo mieliśmy strajk pracowników MPK, firmy, która należała jeszcze do rządu, była pod nadzorem wojewody, który bardzo chętnie w związku ze strajkiem przekazał miastu e, całość. Tej firmy, jeżeli mogę tak powiedzieć. I Kraków był pionierem w poszukiwaniu nowych zupełnie rozwiązań prawnych, przekształcając swoje nowe nabytki, takie właśnie jak miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne, w spółki prawa handlowego. I bardzo szybko można powiedzieć, normalizując tą bardzo trudną sytuację. Natomiast co do kwestii własnościowych, to niezwykłość Krakowa polegała na tym, to myślę, uwaga bardzo na czasie, tym Kraków różnił się choćby od Warszawy, że Kraków nie został objęty dekretami Bieruta. Kraków nie był miastem zniszczonym w czasie II wojny światowej. Ja nie chcę w żaden sposób minimalizować e, ogromnych strat ludzkich, ale co jest istotne w sprawie, e, to bardzo szybko, i to był precedens w skali kraju, zaczęliśmy zwracać, Nieruchomości tym właścicielom, którzy od przedwojny byli właścicielami, no choćby krakowskich kamienic. Na czym ten zwrot polegał? On polegał na tym, że w Krakowie księgi wieczyste zostały jakby zamrożone na poziomie no, roku 1939. W związku z tym spadkobiercy przedwojennych właścicieli zgłaszali się do świeżo, można powiedzieć, stworzonego magistratu na Plac Wszystkich Świętych i co istotne w sprawie, myśmy, jak to się mówi, zdejmowali przymusowy zarząd państwowy. Dlaczego to było tak ważne? Bo Kraków bardzo wcześnie, i widać było to już w czasie Europejskiego Miesiąca Kultury w roku 1992, odkrył swoje możliwości turystyczne, swój wielki, zamrożony całkowicie Potencjał wykorzystania swojego dziedzictwa kulturowego dla rozwoju międzynarodowej turystyki. Turystyki, która, no, co tu dużo mówić, musiała mieć dach nad głową i musiała być nakarmiona. I to zjawisko, które w Krakowie bardzo wcześnie się zaczęło, na samym początku lat 90., to odkrywanie średniowiecznych piwnic w okolicach rynku. One były pełne węgla i rupieci. Właściciele odzyskujący kamienice nie mogli bardzo szybko pozbyć się lokatorów na piętrach, stąd pierwsze dobre restauracje, pierwsze bary i kluby zeszły do podziemi, ale to ta gra w mały kapitalizm zaczęła zmieniać też reguły gry w miasto. Ja myślę, że to jest dobre określenie pokazujące, że zaczęliśmy zastępować centralizm i odgórne decyzje tym, co się dzisiaj modnie nazywa bottom-up, czyli oparcia się na obywatelach, na powrocie do samorządu rozumianego jako komunitas, jako obywatelskość, jako społeczność, która współdecyduje o losach miasta, ale która też bierze pełną za to miasto odpowiedzialność. Przełom roku 1989-1990 to było takie w Krakowie swoiste odmrożenie lodówki. Wielkiej lodówki, do której w czasach stalinowskich Kraków został włożony. Ale on, będąc w tej lodówce, urósł i się, to brzydkie słowo, zdywersyfikował. Zmieniła się bardzo istotnie, można powiedzieć, struktura społeczna. Miasta, struktura zawodowa miasta. I ta kwestia ujawniła się już na przełomie 1989 i 1990 roku, co dobrze pamiętam, na parę miesięcy przed wyborami samorządowymi w łonie Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego. E, otóż wówczas przygotowując już projekty pod stworzenie Gminy Kraków, a więc pod nadanie Krakowowi podmiotowości. Powtórzę, był federacją czterech wielkich dzielnic i kilkunastu, a może dwudziestu kilku gmin wiejskich, w tym osobnych miast, no, takich jak Choćby Skawina, czy Niepołomice, czy Wieliczka. To wszystko było jednością jako województwo miejskie. I uczestniczyłem w grudniu 1989 roku, a potem w styczniu i lutym w niezwykle gorącej debacie która myślę, że jest ilustracją i odpowiedzią na pytanie, Pani redaktor. Otóż Kraków się podzielił w dyskusji, czy chcemy mieć jedną gminę, czy cztery Krakowe, czy osobnymi miastami, jeżeli można tak powiedzieć, w sensie ustrojowym, w sensie formalno-prawnym, mają być Nowa Huta, Podgórze, osobnym miastem, Śródmieście i osobnym miastem zachodni Kraków, które się nazywał krowodrze. Chcę powiedzieć, że ten podział był prawie pół na pół, i chcę powiedzieć, że byłem jednym z inicjatorów jeszcze w styczniu 1990 roku opublikowałem w numerze znaku taki duży tekst pod tytułem Konstytucja dla Krakowa, w którym proponowałem. Oczywiście, utrzymanie za, jedno, za, za wszelką cenę jedności Krakowa to jest oczywiste. To było dla mnie oczywiste, że powinien być jedną gminą, jedną strukturą, podzieloną na kilkanaście dzielnic pomocniczych. I o tym nie chcę mówić. Ostatnio napisałem na ten temat dosyć duży artykuł, przypominając ten mój projekt podziału na dzielnice pomocnicze. Natomiast co było bardzo interesujące, że za jednością. Był, byli przedstawiciele Starego Krakowa i Nowej Huty. To było dla mnie budujące zaskoczenie, że druga i trzecia generacja mieszkańców Nowej Huty e, tak bardzo identyfikowała się z Krakowem, że to dla nich oczywistością była gmina Kraków, co nie było na przykład rzeczą oczywistą e, dla niektórych działaczy dzielnicy Krowodrza, co dzisiaj brzmi zupełnie absurdalnie. Ale te gorące dyskusje i te gorące podziały, one pokazywały z jednej strony, co tu dużo mówić, swoisty brak przygotowania elit biorących władzę w Krakowie, w Polsce do rozstrzygania no, bardzo merytorycznych kwestii dotyczących no, choćby podziału administracyjnego, ale z drugiej pokazywały właśnie tą różnorodność i ten narastający brak wzajemnego zaufania. No bo po systemie totalitarnym to odmrożenie lodówki wyzwalało energię, pozwalało w ramach rodzącej się demokracji prezentować różne poglądy i różne przekonania. Natomiast ja jestem jak najlepszego zdania o całej tej generalnej sytuacji, która czyniła Kraków znowu miejscem wyjątkowym, bo już w styczniu 1991 roku, o ile pamiętam dokładnie, 11 albo 12 stycznia, został odwołany pierwszy prezydent. Prezydent, który w warunkach euforii i zwycięstwa pół roku wcześniej został prezydentem. Został odwołany Jacek Woźniakowski. To był skutek właśnie tego podziału i tego wewnętrznego napięcia w łonie Rady. I to pozwala mi nieustająco porównywać Kraków z Wrocławiem, gdzie Solidarność była podobnie jak w Krakowie od roku 1980-81, no, można powiedzieć, jednym z najważniejszych. Bastionów walki o, o demokrację i o niepodległość. Ale we Wrocławiu Komitet Obywatelski, można powiedzieć, ten sam z roku 1990, kontynuuje program i rządzi bez przerwy. We Wrocławiu mieliśmy epokę prezydenta Zdrojewskiego, a teraz mamy epokę prezydenta Dudkiewicza. I to są, można powiedzieć, osoby i przyjaciele z Komitetu Obywatelskiego. W Krakowie historia potoczyła się zupełnie inaczej. I musiała się pewnie potoczyć zupełnie inaczej. Kiedyś pytałem o tę różnicę Władysława Frasyniuka, ikonę wrocławskiej Solidarności. On zaskoczył mnie błyskotliwością i prostotą diagnozy. U nas we Wrocławiu robotnicy i profesorowie mieszkają w tych samych blokach i na tych samych klatkach schodowych. I to jest myślę doskonała puenta i doskonała ilustracja bogactwa Krakowa, jego różnorodności, jego złożoności, bo myślę, że po 25 latach transformacji i dojrzewania samorządu dzisiaj te podziały nie są już tak istotne. Więcej, te podziały na swój sposób były też inspiracją i były na swój sposób kreatywne w dostrzeganiu, identyfikowaniu problemów społecznych w mieście. Bo to nie jest tylko kwestia myślenia o strategiach, to nie jest tylko kwestia myślenia o Krakowie jako metropolii jako centrum uniwersyteckim jako centrum światowej turystyki kulturowej. Ale to jest kwestia choćby tego, i to chcę podkreślić, że dzięki tej zmianie i dzięki trafnej diagnozie, można powiedzieć, potencjału miasta Krakowa, jaką żeśmy postawili w roku 1989, Kraków uniknął, powiem wprost, krwi na ulicach i uniknął wielkich konfliktów społecznych bo ostatecznie Nowa Huta i kombinat metalurgiczny kombinat no, dzielił w latach 90 los śląskich kopalń, los wielkich tkalni i przędzalni łodzi, które w bardzo krótkim czasie, w latach 93-94 po prostu upadły. Tam konflikty społeczne i napięcia społeczne były bez porównania większe, a przede wszystkim bez porównania większa była stopa bezrobocia. Kraków można powiedzieć przechodząc miękko, wykorzystując swoje atuty, swoją można powiedzieć różnorodność, jeżeli chodzi o powiem znowu brzydko dywersyfikację funkcji metropolitalnych dał szansę również rodzinom i dzieciom robotników z kombinatu metalurgicznego i ten szeroko pojęty servicing, a więc usługi w oparciu o ten mały kapitalizm, który zaczął się w okolicach rynku głównego, a dzisiaj Kraków na dobre i na złe, nie chcę mówić o przemyśle knajpianym, ale jako miasto biesiadne, jako miasto przemysłów czasu wolnego, no co tu dużo mówić, jest wielkim rynkiem pracy, który daje dzisiaj pracę nie tylko obywatelkom i obywatelom Krakowa, ale choćby tak wielkiej grupie przybyszów z Ukrainy. Myślę, że ta zmiana funkcjonalna, która w ciągu 25 lat dokonała się drogą ewolucji, jest owocem tej symbiozy i synergii i tego niewątpliwie politycznego również porozumienia pomiędzy starym a nowszym Krakowem. Mówię nowszym, bo Nowa Huta jest już również częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Więcej. Dzisiaj odkrywamy, jak rozumiem, potęgę nowej huty, jeżeli chodzi o jej kształt urbanistyczny, o jakość, można powiedzieć, tego projektowania, o zieleń w tych kreowanych w latach 50., -tych, 60. -tych osiedlach mieszkaniowych, tą tak zwaną infrastrukturę społeczną. Tak więc dzisiaj Kraków niewątpliwie jest inny również w tej warstwie. Niematerialnej tego wszystkiego, co tworzy tożsamość miasta. I to jest, myślę, też wielkie osiągnięcie i skutek. W roku 1990, tworząc samorząd, e, przez długi czas e, byliśmy w takiej dwuznacznej sytuacji, bo nie mieliśmy budżetu. Ustawa o finansach gmin pojawiła się dopiero w grudniu roku 1990. Przez, przez pierwsze pół roku tworzyliśmy wizję. Przyjmowaliśmy codziennie kolejki interesantów, ludzi, którzy potrzebowali po 40 latach realnego socjalizmu wyżalić się i podzielić naszymi, z nami swoimi troskami. Równocześnie trudno im było powiedzieć, że te problemy i słuszne postulaty nie będą rozwiązane w krótkim czasie, że my nie mamy żadnej czarodziejskiej różdżki. Wręcz przeciwnie, rząd Tadeusza Mazowieckiego przed wyborami samorządowymi rozbudził ogromne oczekiwania społeczne. Natomiast to, co jest istotne, to to, że te oczekiwania przełożyły się na obywatelskość w Krakowie i, co tu dużo mówić, przełożyły się na różne inicjatywy, inicjatywy również związane z sektorem pozarządowym, na powstawanie różnego rodzaju fundacji, organizacji, które współtworzyły i współdziałały. Natomiast zmianą, którą przeprowadziliśmy bardzo szybko, bezkosztowo na swój sposób i bez wielkiego budżetu, zmianą niezwykle ważną, myślę, w sensie psychologicznym, w sensie semantyki, a więc tego wszystkiego, co tworzy znaczenia w przestrzeni miasta, to była zmiana nas w ulic. I to była zmiana nas ulic nie pod kątem dekomunizacji, ale przywracania tych historycznych nazw w śródmieściu Krakowa, którymi i tak krakowianie operowali. No dam jeden prosty przykład. W obrębie plant Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej miał swoją siedzibę w budynku dawnej giełdy. Dzisiaj to jest Akademia Muzyczna. I ta ulica nie mogła się nazywać Świętego Tomasza w związku z tym, no bo tam była siedziba Partii Komunistycznej. Nazywała się Ludwika Salskiego, o czym Państwo już mogą w ogóle nawet nie wiedzieć. Tą wielką operację przeprowadził Antoni Leon Dawidowicz, chcę to nazwisko wybić i wydobyć, jeden ze świeżo upieczonych radnych, wybrany w roku 1990, wybitny matematyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który, no, jako Krakauer i przedstawiciel Starego Krakowskiego Rodu, wziął sobie na ambit i w ciągu tych pierwszych e, miesięcy, pierwszej kadencji samorządu Przeprowadził tą, można powiedzieć, małą korektę ulic. Podkreślam, wśród śródmieściu Krakowa, powrotu do tego, co było przed II wojną światową, a nawet na chwilę po II wojnie światowej. Tak więc już dzisiaj nie ma ulicy Bohaterów Stalingradu, bo jest ulica Starowiśna, nie ma ulicy Waryńskiego bo jest ulica Świętej Gertrudy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to był taki Odruch i gest e, swoistego rozstania się z poprzednią epoką, może nie rozliczenia, ale też, y, co tu dużo mówić, wydobycia tej tożsamości miasta. Myślę też y, od razu o pomnikach i o tym, że z tej przestrzeni zniknął Lenin. Lenin, który, można powiedzieć, był immanentną częścią całej narracji, całej koncepcji związanej z placem centralnym w Nowej Hucie i z Aleją Róż. To był taki gorący czas, kiedy te symbole poprzedniej epoki i poprzedniej władzy wywoływały ogromną, można powiedzieć, nerwowość i emocje, zwłaszcza wśród młodszych mieszkańców Krakowa. Mogę powiedzieć, że Lenin był nie do uratowania.